Prezentacja jest o ogólnie Memcache'u i Redisie, ale w takim typowym może zastosowaniu, chociaż, czyli jeśli mamy naprawdę duży ruch i chcemy typowym zastosowaniu i mamy naprawdę duży ruch i chcemy przechowywać w tym dużo, dużo kluczy, więc pytanie jest właśnie, kiedy nam się to przyda? No, jeśli mamy jakąś małą stronę, tysiąc wejść na miesiąc, to myślę, że można poglądać fajne obrazki psów, bo są na tej prezentacji. Natomiast jak mamy ruch taki w stylu, nie wiem, 20 milionów sesji potrzebujemy robić dziennie i ładować do tego Memcache'a czy Redisa bardzo dużo danych, to możemy troszeczkę zyskać na pamięci pewne zyski, zrobić pewne optymalizacje, które możemy przeprowadzić w obu tych narzędziach, którym ja się spotkałem. To, co ja robiłem, to, co jak właśnie ja miałem, takie wymagania, skąd się w ogóle wzięło, że zacząłem tuningować i Memcache'a i Redisa, no potrzebowałem właśnie wrzucać około 20 milionów sesji na dzień i to było właśnie wrzucane do Memcache'a, więc pomyślałem, jak można to robić oczywiście lepiej, żeby ten Memcache lepiej zarządzał pamięcią. I drugą rzecz, którą chciałem zrobić, to była implementacja bardzo szybkich statystyk zliczanych online. I tam generalnie wymyśliłem, że można to robić Redisem, w zasadzie prosto do pamięci wrzucać inkrementy, znaczy jakichś liczników, one będą inkrementowane, prawda, tam i w pamięci to będzie super szybkie i jest super szybkie w sumie. Natomiast oczywiście jak to w takim razie zrobić, żeby nie Redis jest wiadomo trzymany w ramie i ewentualnie zrzucany na dysk w jakichś tam odstępach czasu, więc co zrobić, żeby tego RAMu starczyło na jak najdłużej. Żeby dać jakiś taki rząd wielkości tych ilości kluczy, które musiałem przechowywać, no to wyobraźmy sobie, że chcę sobie agregować statystyki tego typu. Tu nie pokażę, teraz się zasłoniło. Mamy na przykład jakąś akcję typu view, potem wiemy, że tam do tego klucza dokładam znacznik roku, znacznik miesiąca, znacznik dnia. Mam na przykład jeszcze jakąś akcję typu click, to samo robię, znacznik roku, znacznik na przykład tygodnia tutaj mamy, prawda, week, no bo chcę zrobić różne agregaty, na przykład agregaty godzinowe, minutowe, dzienne, miesięczne, kwartalne, roczne, czyli każdy agregat od razu ma swój klucz i go inkrementuje i jeszcze na przykład chcę to robić per jakiś, nie wiem, ID obiektu, no więc bardzo szybko okazało się, że na przykład dla 100 tysięcy przedmiotów robiło mi to, no nie wiem, około 973 miliony kluczy rocznie. Oczywiście plus minus jeszcze no, dużo, plus minus kwestia właśnie ile tych itemów rzeczywiście tam będzie, więc generalnie tego typu wartości. I okazało się bardzo szybko, że takie naiwne podejście typu włączę Redisa, włączę Memcache'a i to zacznie działać, dosyć szybko padło, tak jak ten pies na podłogę. Ale oczywiście możemy coś temu poradzić, to nie jest rocket science. Wiemy, co to za pies? Tak, bajka. Okej. No to porozmawiajmy w takim razie o Memcache'u. Co możemy zrobić z Memcache'em? Więc okazuje się, że Memcache może być odpowiednio skonfigurowany w ten sposób, żeby nawet do 15% pamięci zużywał mniej. I Memcache na pewno nie jest tym, co myślicie, że jest. Jeśli nie, nigdy nie zagłębialiście się w jego strukturę wewnętrzną przechowywania pamięci i organizacji pamięci. Dlatego, bo to nie jest po prostu duża hashmapa z protokołem ASCII, do którego się, znaczy w sensie z protokołem dostępu typu tam setget. Żeby zrozumieć, jak możemy tą organizację pamięci, znaczy jak możemy zyskać przestrzeń w Memcache'u, musimy dokładnie zrozumieć, jak ta organizacja pamięci tam po prostu wygląda. I cały Memcache jest zorganizowany w obrębie czegoś, co się nazywa slabami. Slab to możemy sobie tutaj wyobrazić, że jest to pewna klasa, która mówi, że przedmioty slab w ogóle określa wielkość obiektów, które mogą być składowane w danym chunku, który jest właśnie typu tego slabu. To znaczy, że slab to jest taka klasa wielkości. I cały Memcache przy włączaniu mówi sobie, od razu inicjalizując się, definiuje sobie, jakiego rodzaju klasy, czyli jakiego rodzaju slaby, o jakiej wielkości predefiniowane będzie używał. I teraz
W czym jest problem? Problem jest w tym, że jeżeli mamy element o jakiejś wielkości, to on może być tylko i wyłącznie włożony do takiego miejsca, który jest właśnie typu slab o odpowiedniej wielkości, przynajmniej, znaczy ten slab musi być przynajmniej tak samo duży albo większy nawet. Czyli w ten sposób, jeżeli mamy jeszcze strony, które są też inicjalizowane, które po prostu są od razu przypisywane do odpowiednich slabów i tylko w tych stronach możemy wtedy te chunki tam ładować. Może pokażę to od razu tutaj na obrazku. Obrazek jest warty milion słów, to będzie prościej. Mamy wobec tego, zobaczcie, slaby, tak? Czyli zdefiniowaliśmy sobie, że jak do mnie, to mnie nie ma. Mamy takie trzy slaby, prawda? I w tych trzech slabach te trzy slaby definiują nam jakąś wielkość. Tutaj sobie umownie nazwijmy, że to są małe, średnie i duże przedmioty. I teraz w tych, tutaj to coś, to jest tak naprawdę strona. To nazywane jest w Memcache'u stroną, czyli page. I teraz ta strona jest zawsze dzielona na konkretną ilość takich chunków. Czyli każdy chunk to jest wielkość pamięci o wielkości, którą definiuje slab. Jeżeli teraz będziemy chcieli wrzucać jakieś przedmioty, no to małe przedmioty trafią sobie tutaj do... On sobie sprawdzi, że wystarczy użyć takiego chunka z takiego slaba, żeby przechować. Średnie muszą trafić tutaj, no duże muszą trafić tutaj, tak? Teraz... Teraz, gdzie tutaj jest problem? Okazuje się, że Memcache definiuje sobie typ strony, czyli te page'e, przy pierwszym użyciu. To znaczy, jeżeli byśmy do Memcache'a wrzucali na przykład tylko big items, za każdym razem big items tutaj, tak, od początku, to będą tylko i wyłącznie tworzone page'e, które są właśnie w slabie trzecim. I to nam wypełni całą pamięć. Nie będziemy mieć w ogóle żadnych page'y, które są w klasie drugiej i w klasie pierwszej. Teraz załóżmy, że z tej klasy trzeciej no, zekspirowały się już jakieś klucze, mamy tam miejsce i teraz chcemy wrzucić taki mały item. W tym page'u, zobaczcie, mamy tylko jeden chunk, bo jest tak duży, tak? Potem, jeśli w takiej sytuacji Memcache nie realokuje page'y. On je zostawia tak, jak już sobie zdefiniował przy pierwszym użyciu. Teraz każde dorzucenie do niego małego itemu będzie powodowało, że ten mały item będzie zajmował tyle samo, co ten cały chunk tutaj, w tym miejscu. I to jest olbrzymia strata dla nas. No zobaczmy, jeszcze gorzej jest w drugiej sytuacji. Jeśli nasz profil użycia był taki, że po włączeniu Memcache'a ładowaliśmy do niego tylko small items, czyli tylko małe przedmioty, wszystkie page'e się stworzyły w slabie pierwszym, to potem się okaże, że już nie będziemy w stanie do niego wrzucić nigdy żadnego dużego obiektu, bo nie będzie takiego page'a, który będzie miał odpowiednio dużą wielkość. Taki jest Memcache. Jak sobie sprawdzić, co rzeczywiście Memcache w takim razie tam robi? No wpisując minus double VV, możemy jeszcze tutaj oczywiście sterować tak. Jaki mamy duży cache, definiujemy. Jaką chcemy mieć page size, definiujemy. I na ile, i to jest taki właśnie chunk size grow factor, z którego potem on sobie wylicza odpowiednią wielkość slabu, więc zobaczcie, po zrobieniu tutaj takiego właśnie uruchomienia, widzimy, że stworzył nam trzy slaby, które mają odpowiednio 96, 288 i 1024 bajty, czyli ten ostatni, zobaczcie, jest ten chunk ostatni, jest wielkości całego page'a, a faktor mówi, że ma być co trzy dzielony, ten page ma być potem dzielony na trzy i potem na trzy. I teraz wiemy, że tutaj się będzie per slab, mamy tak, slab klasy trzeciej, w page'u się będzie taki chunk mieścił 1, tych się będzie miło mieścić 3, a tych 10. Już przy takiej inicjalizacji możemy tutaj sobie spowodować stratę pamięci, bo na przykład te chunki mogą nierówno wypełnić pamięć, przepraszam, nierówno wypełnić page'a. Czyli jeżeli zdefiniujemy to w ten sposób, że nie będziemy mieli tutaj okrągłych liczb, które się nam sumują do wielkości page'a, czyli ten growth factor będzie właśnie na przykład takim 3, to się może okazać, że w stronie, która ma 1024 bajty, tak jak tutaj, prawda, przechowamy tylko ile? 960 bajtów.
prawda? No bo tak zdefiniowany. Będzie 10 chunków na jednej stronie, a one mają 96 bajtów i tracimy tą pamięć. Nie mamy po prostu jak jej tam użyć. Więc musimy dobrze wiedzieć, jak my w ogóle chcemy zorganizować sobie tutaj tą konfigurację wtedy memcache'a. To jest mniej więcej to, co tam właśnie powiedziałem, rozpisane na punkty, że może bardziej do czytania. Ja tu jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Musimy, zawsze używając memcache'a, my musimy wiedzieć, jakie przedmioty będziemy do tego memcache'a wkładać, czyli jak one będą duże. Jeżeli mamy na przykład, tak jak w mojej sytuacji było, ja wiedziałem, że do memcache'a będą trafiać tylko sesje. Moje sesje miały stałą wielkość i dokładnie mogłem zaplanować wtedy, jakiej wielkości czanki potrzebuję, żeby mieściły się te sesje. Mam jeszcze taka drobna uwaga implementacyjna, memcache dokłada jeszcze do tych danych jakieś swoje wartości, więc te czanki muszą mieć troszeczkę parę bajtów, często większe, żeby się w ogóle mieściły niż nasze dane. Bo jeżeli właśnie sobie na przykład mamy dane, które mają na przykład, nie wiem, 50 bajtów, a najmniejszy chunk, tak jak tam, miał 96 bajtów, to zobaczcie, za każdym razem, przy zapisaniu każdej wartości traciliśmy 46 bajtów. Jak to idzie w miliony albo w miliardy, to nie muszę mówić, ile to po prostu potem wychodzi pamięci. No właśnie, okazuje się, że tam przy jakichś testach to 15% możemy wtedy uzyskać. To jest właśnie pokazany tutaj ten przykład sytuacji, w której mamy out of memory. Możemy też właśnie zdefiniować odpowiedni błąd w memcache'u, żeby on w ogóle zwracał nam taki komunikat, że jeżeli wrzucaliśmy tylko na przykład takie i takie przedmioty, to nigdy się nie utworzył taka strona mogąca trzymać tutaj ten obiekt, no to on nie będzie mógł być nigdzie zmieszczony, bo na przykład tutaj jest za duży, a tutaj mamy wypełnione wszystkie, jeszcze się nie zekspirowały klucze. No i teraz jest tego jeszcze jedna bardzo ważna nauka płynąca. Jeśli używamy memcache'a i nie wiemy, jakiego rodzaju klucze są przechowywane, bo to zależy bardzo od charakteru danych, na przykład od jakichś klientów, które tego używają, powinniśmy memcache'a z jakąś częstotliwością restartować. Właśnie, żeby uniknąć takich sytuacji, że on sobie ustali jakąś strukturę, która wyszła na samym początku, w ciągu, nie wiem, pierwszych minut albo godzin używania, a potem już trzyma tą strukturę na sztywno, bo nigdy jej nie zmienia, tak powiedziałem. Więc jest to uwaga właśnie do administratorów, że jeśli macie takiego typu problemy właśnie z tym, że memcache odmawia przechowywania czegoś, to może to jest właśnie leży w tutaj. Okej, okay, no to myślę, że tutaj wszystko już powiedziałem, pominiemy ten sam. No to teraz o Redisie coś. Co możemy tutaj w Redisie uzyskać? Pamiętacie, miałem ten problem z trzymaniem statystyk, tak? Czyli potrzebowałem mieć klucz, do którego przypisywałem jakąś wartość liczbową i ją po prostu inkrementowałem. No i mógłbym to po prostu w Redisie trzymać w normalny sposób, czyli wrzucać komendą set do głównego namespace'a, takie klucze, które były unikalne w moim projekcie, więc nie było tutaj problemu. No ale można jeszcze użyć takiego polecenia haset do zarządzania tak naprawdę, to są, to nazywam hash of hashes, prawda, no bo w całym namespace'ie mamy hasha i dopiero w środku tego hasha jest słownik, tak jakby taki dict, którym możemy dalej go tam wrzucać. I teraz trade-offy, co tutaj możemy uzyskać za wydajność? Jak zwykle na wojnie możemy zawsze przehandlować CPU na pamięć albo na odwrót. No i właśnie w ten sposób tutaj możemy sobie pohandlować się z Redisem. Możemy wprowadzić kompresję do pamięci, czyli zużywamy trochę więcej CPU, ale nasze dane będą przechowywane w mniejszy sposób. Możecie sobie sprawdzić, ja wykonałem taki właśnie przykładowy test, jeśli będzie ktoś chciał to potem sobie obejrzeć, jest na GitHubie na moim koncie. Więc w jaki sposób można w ogóle spróbować tą kompresję tutaj zrobić? Możemy ją zrobić na hasecie, a żeby tego haseta użyć, to przydałoby się zrobić bucketing. Co to jest bucketing? W ogóle będzie widać? Będzie widać, tak? W zwykłym secie mielibyśmy taki po prostu jeden wielki ciąg, na przykład dla uproszczenia mamy statystykę 2013 rok, luty, item 0, item 1, item 2, item 3, item 15 tysięcy, no i potem idzie dalej, dla marca, dla kwietnia i tak dalej. Mamy taki
w jeden sposób wrzucane to wszystko. No i tutaj nam to będzie zajmować 76 mega dla, na przykład dla 15 tysięcy itemów. Jak byśmy użyli bucketingu, no to jest taka technika, że teraz mówimy sobie, że bucket ma jakąś wielkość. No na przykład ona będzie miała wielkość w naszym przykładzie 10. I teraz wszystkie tutaj te numery ID bierzemy modulo 10 i wrzucamy tutaj, czyli wychodzi nam, że numery od 0, 1, 2 do 9 się mieszczą w bakiecie 0, czyli tworzymy sobie bucket 0, a tutaj zapisujemy jako właśnie klucz tego wewnętrznego hasza, jako numer ID. I tutaj wrzucamy dopiero wtedy tą wartość, którą inkrementujemy. I teraz co możemy zrobić? Jeżeli wrzucimy sobie tutaj to w ten sposób i ustawimy odpowiednią długość tego bucketu, no to możemy uzyskać taki zysk, że będzie to zajmować od 11 do 10 megabajtów. I teraz gdzie jest ten trik, który nam pozwala to bucketowanie uzyskać? Okazuje się, że Redis ma taką bardzo fajną, taki przełącznik, który się nazywa już w nowszych wersjach właśnie hash max zip list entries i hash max zip list value, który mówi, że jeśli właśnie ten hash, taki ustawiany hasetem, jest mniejszy niż jakaś konkretna liczba elementów, no na przykład to możemy sobie zdefiniować, czy to ma być 10, czy to ma być właśnie 1000, czy 10 tysięcy, to cały ten hash jest zapisywany wcześniej w pamięci, skompresowany. Czyli po prostu za każdym razem kompresuje i dekompresuje i wrzuca do pamięci, a nie używa tego bezpośrednio. I oczywiście tutaj jest kwestia, jeżeli my te bakety zrobimy odpowiednio małe, żeby ta dekompresja... Aha, i oczywiście też kwestia profilu użycia. Jeżeli wiemy, że zwykle używając tego... znaczy przy każdym jakby dostępie do tego hasza musimy odkompresować całą tą listę. Czyli im ta lista jest krótsza, prawda, tym będziemy to szybciej robić, czyli tym na jeden element stracimy mniej czasu, a zarazem im ta lista jest dłuższa, tym więcej zysku uzyskamy z kompresji, no bo dłuższe rzeczy się lepiej kompresują, to jest oczywiste, prawda? Więc no tutaj mamy te trade-offy. Ja chyba używałem w granicy, w swoim projekcie w granicy 100, czyli na 100 elementach. Nie widziałem żadnego takiego jakiegoś strasznego spadku wydajności, w sensie nie był to żaden zauważalny spadek na CPU wydajności procesu Redisa, a no oszczędziłem, tak jak widzieliście tutaj w tej skali, no to było tylko 13% tych wielkości normalnie danych, które bym musiał trzymać w pamięci, to teraz trzymam, czyli to było 13, no to mamy 87, tak, procent mniej danych muszę trzymać, używając tej sztuczki. No i to wszystko, to są dwa triki, które chciałem wam pokazać. A i jeszcze jest podpis pod obrazkiem. Wydaje się, że już się nie powinno używać memcache'a. Redis naprawdę załatwia wszystko w tej chwili. Oprócz ekspirowania kluczy. Proszę? Nie, nie korzystałem. Ja chciałbym dodać, że Redis załatwia ekspirowanie kluczy. Już od dawna. Jak? Poleceniem expire. A wiesz, jak to robi? Mogę ci powiedzieć. Aha, niewystarczająco dobrze. Bardzo źle. Redis ekspiruje klucze metodą Monte Carlo. Losuje na przykład próbkę 100 kluczy i sprawdza po kolei każdy z tych kluczy, czy jest valid, czy jest expired. Jak jest expired, to wywala. Liczy, ile wywalił i nagle okazuje się, że ma na przykład 50 na 100 wywalił. Okej, na tej próbce uznał, że ma 50% przepełnienie ekspirowanych kluczy, idzie dalej, wylosuje kolejną próbkę 100, aż nie zejdzie do jakiegoś explicite podanego poziomu, na przykład 20 albo 15. Tak działa expire metodą Monte Carlo w Redisie i jest to bardzo niefajny sposób na robienie tego. Oczywiście jest to szybki sposób taki, że nie tracimy ogólnie dużo czasu na robienie tego, tylko mamy zawsze jakiś overhead pamięciowy w Redisie obecny. No dlatego, bo on ma jakiś próg. Jeżeli dojdzie do tego progu, to już zawsze przestaje robić expire. Czyli jeśli założymy, że na przykład robimy to do 20%, to mamy zawsze plus 20% pamięci. Czyli wszędzie tam, gdzie chcemy bardzo, na przykład dlatego sesję, tak? Dlatego sesję trzymałem w memcache'u. Bo sesje z definicji bardzo często, bardzo szybko wygasają.
statystyki będę trzymał wiecznie, prawda? Więc rzucałem je do Redisa jak do bazy. Poza tym, że jest to moduł na wartościach numerycznych, to jeszcze była zabawa z cięciem stringa, bo przechowywanie w Redisie długich haszy zajmuje więcej pamięci, jeżeli trzymamy je w głównym. A w hasetach, jak sobie na przykład przetniemy wszystkie nasze hasze, powiedzmy 10 pierwszych znaków i zrobimy sobie seta pod tymi 10 znakami, a resztę jakby przechowujemy w tym secie, to mamy mniejsze zajęcie pamięci tak samo. No tak, no tutaj... Tutaj tak samo, prawda? Zamiast przechowywać za każdym razem całe te stringi, tak? Przechowujemy raz taki klucz, tak? Dokładnie. I potem tylko 0, 1, 2, 3, no. Też. No, to ja mówiłem, że dokładnie. Tak. To samo zrobię. To jest typowe podejście przy jakimkolwiek tego typu, gdy mamy dane strukturalne, wkładujemy je w drzewa, prawda? Bo to jest mniej więcej to podejście takie drzewiaste, więc po to, żeby node wyżej definiował już wartości poprzednie. Powiedziałeś, że Redis słabo ekspiruje klucze, bo robi to metodą Monte Carlo. No. W takim razie jak robi to memcache, bo zakładam, że robi to lepiej w takim razie. Szczerze mówiąc, nie znam dokładnie, jak to robi, ale z tego, co wiem, ma jakąś strategię, którą wykonuje w trakcie wkładania nowego klucza i nadpisuje stary, ale dokładnie tego nie wiem. Nie wiem, ci powiedzieć. No to dziękuję bardzo.